Hej, witam. Jesteśmy znowu na rybach z kormoranami. I otworzyłem Scratch. On jest tutaj, w tym Raspberry Pi. To jest niby jako zabawka do programowania, czy nauki programowania. I jest tutaj kilka takich do wyboru rzeczy, które można powstawiać. Jeżeli się motion zrobi, to tego kotka można ustawić i on będzie sobie szedł. Można dalej później robić rzeczy, żeby on się obracał. Pełne salto zrobi. I to można, jak się za bardzo odwróci, to można go w drugą stronę. To coś nie tak. Teraz tą spróbujemy. Tak. I można na przykład zrobić, żeby on jest tutaj glide tu. Na przykład napiszemy tutaj, żeby tu przyszedł. To jest 100, powiedzmy 190 na minus 145. 190 minus 145. Zrobimy, żeby on stąd zaczął. Glide. Tak. Tam jest jeszcze gdzieś tak. Ten steps. Na środek. Ten Scratch 2 jest znacznie bardziej zaawansowany. Ale dobrze zacząć od tego, bo po prostu jest łatwiejszy, łatwiej się można w tym połapać wszystkim. Na dzisiaj tyle. Hej.